Tam Creeper chodzi. Unieszkodliwiony on jest, czy co? Nie. Tam za tobą. Dobra. Uff, tyle mi się udało przynieść. Ale może nie tak, tylko tak. O. O, wodę będziemy zbierać. Patrzę, a tak. Tak, o, pięknie. Co tam jeszcze mam? To chciałeś. To wygląda jak szachownica, naprawdę. Troszkę światła. A i cztery skrzynki. Robimy tak. Ładnie będzie wyglądać. A po prostu miodzia. No i co? Trzeba będzie odkładać to item. Tak, tarcza. Boże. I tak, i mam troszkę tych surowców dla villagerów, więc zaraz pójdę na handel. Teraz pójdziemy, pohandlujemy z tymi panami. Bo trzeba w końcu. Tutaj wywalam jajka. W razie wywalam. Już zagrodę dla zwierzaków trzeba będzie zrobić. Czarkol masz? Urożony? Tak, zrobiłeś już czarkol? Tak. Jakby coś to tutaj mamy trochę. Enola. To i to. Aha, to zabieram. Masz może rybek trochę? Połowiłeś? Udało ci się połowić? Czy nie udało ci się? Co robisz? A, zadoszenie. Okej. Okay. Wiesz co? Mamy kłopot. Późno. Mamy odwiedziny. Radar! Czy jest to minutowy poradnik, aż tyle trwa ten poradnik? Serio? Trochę sporo. Dobra, biorę pióra. Tak. 23 pióra starczy, nie? Mam trochę inksaków. Potrzebuję jeszcze bone meal. Więc grindera trzeba będzie zrobić. Grindstone znaczy, nie? Stone nam potrzeba przepalać. Bierzemy tego stona, cobblestona, zamienić trzeba na stona. Mam nadzieję, że trochę cobblestona masz gdzieś, może. Cobblestone slaby, dobra. Średniona, nie, mam tą spear, dobra. Ja idę do wieśniaków na razie i zobaczymy, co mi się uda z nimi załatwić. A, bo tu jest taka ten. Czułeś ten blok. Teraz te zombie. Okej, okay, dobra, to idę do wieśniaków. Zobacz, co mi się uda targować. Tylko, że tam pełno karate zombie teraz. Niebieski pas ten zombie jak ma. Jak nie podejdzie. Mówię, że tak nie podejdzie. Posadził sadzonkę na tym. No nie, jaki okrutny typek. Nie ma go tu. Wiesz o tym? Jak go tam nie? No nie ma go. Co z nim? No nie wiem właśnie. Uciekł ci. Wiem tylko tyle, że chyba uciekł.
tutaj, ten drugi. Tu. Chodź. A, jest 11 inksaków. Dobra, inksaków więcej uzbierać. Ten drugi Bon Mila będzie chciał, nie? Mogli go zabić przez nogi, no to jeżeli go zabili, to będzie nieciekawie. Przepraszam na chwilę. Aha. Okej, okay, mamy... O. Te łobuzy. Zabić. To już się tego pozbędziemy. I dysk, i dysk. Okej, okay. Ile squidów? 8. Jeszcze 3 tylko potrzeba. Jeszcze tylko 3. Ile salmonów tu mamy? Ja! Na brak wiedzy nie będziemy narzekać. 9. I już mam 11. No to lecimy. Panie. Panie, potrzebujemy pana pomocy. Panie. Młody, stary, bez znaczenia, czas jak zawsze ma, na zawsze marzy. Czas jest zawsze na marzenia. Spełniać je można w każdej chwili, bo to ci życie najlepiej umili. Więc rób to, co masz ochotę, obejdź świat na piechotę. Wręcz maluj, głośno śpiewaj, złych dni wcale nie miewaj. Dzięki, Piotrze. Dziękuję. Ja wiedziałem, że jak wbijesz, to zaraz coś ciekawego się pojawi. Ja wiedziałem, ale dziękuję za życzenie. Bardzo miłe. Bardzo fajne. Dobra, bierzemy tego tu. Mamy pióra, mamy to. Okej, okay, mamy atlas. Ohoho, last boat found. Teraz go otworzymy. Jeszcze chciałbym... Ile Bon Mila trzeba temu drugiemu dać, to tam to zrobić, tego farmlandy, w którym jesteśmy w domu, słuchajcie. Będziemy mieć farmlanda, jesteśmy mocno w domu. Ty będziesz taki? To zombiarkę, no oczywiście, że zombiak jest. Nie, zombiak się uczy pływać. A nie, to trzeba mieć... No, nie ma na zombiaka pływania, to trzeba umieć pływać. Utopić się i tyle. Po co ci to? Okej, szukamy obywateli. Domków. Ten tutaj, jeżeli dobrze się kojarzę, to on nic tam nie da. Jego wywiało. Ono? Gdzie tam jest? A co się stało? A, się przerzuciło. Co się stało, radarku? A, przełączałem się z telefonu na komputer. A, dobra. To jest Fletcher, to nic nie daje. Słyszałeś te życzenia od mojego brata? Nie. A, to sobie zobacz na czacie, jakie fajne. O, tu jest zejście. To mi się wydaje, że jest zejście. Pewnie drabinki tu nie ma. Cholipka, cholipka, dobra, słażę. O, jest. 8 Bon Mila. Trzeba. Już robię. Ja mam jedną kość. Coś? Ja mam 10. Wow! Wow, spoko. No to jednak rewelacyjnie. No i jedna ta przeprowadzka tutaj była wartościowa, nie? Nawet powiem szczerze, że bardzo, bardzo, bardzo wartościowo. Okej, okay, to lecimy. Trzeba tylko zrobić jakieś fajne te schodki, żeby były. Trzeba to jeszcze bardziej zmienić. To jest dwuetapowy poziom mielenia. Co tam, zombiaczku? Ale te zombie. Jeździ się? No chodź na solę, no chodź na solę, no chodź!
No chuj, coś te takie cienki. Nie. Złapał mnie. Nie złapał mnie. A nie, nie ładnie. Te pana. Chcemy pogrywać. No i taki jest problem z tymi murkami, że nie, ja nie mogę przez nie przechodzić. Więc stwierdzam. A! Nie będę w stanie. Chodź tutaj, chodź tutaj. Jeszcze pogadamy. Staniu, chodź. Co ty robisz? O. Ja skoczyłem do wody. Skoczyłem do wody, bo miałem pół serduszka. A w wodzie mam większe szanse przetrwania. Jestem spo. A! No! Pchnąłeś go na mnie! Pchnąłeś go na mnie! Musiał się odsunąć. Dobra, czekaj. Nie, bo to ja muszę. Za długo bym szedł. Za długo bym szedł. Jeszcze te nagroby tam. Pięknie. Za długo bym szedł ze spawna tutaj. Oj, kawałek mięska za mnie zostało. Okrutna śmierć. Podziękować Radarowi. Tak, podziękuję. Okay. Radar, masz podziękowania. Pchnął na mnie psa. Jest na mnie, był na ten. Nakierowany, ten na niego pchnął go na mnie jeszcze. Ale to są wejścia do bazy, robiłem. Wiem, ale kurczę, mam wrażenie, że te palisady, mój pomysł palisady bardziej był. Tu się coś pali. Gdzie? A się pali. Chyba ten pomysł nie wypali. bo się pali. Ale jak chcę z tym. Mam pomysł. Jak z tym bonmilem? To ty buduj, a mi daj bonmila. Te kompasy. Masz. Kompasy wazu. Cześć. Gdzie reszta? To będzie 8. Kurde. To daj mi, jeszcze zrobię, spoko. Zrobię. Czy można z nami zagrać? Wiesz co, będzie szansa zagrania. Wszystkie osoby, które będą brać udział w konkursie, będą losowanie. I ta, na takim, będzie można zagrać na takim z nami, na streamie. To wiadomo, to będzie akurat jeden stream, ale to dokładne szczegóły jeszcze będę wam dokładnie przekazywał. To będzie można zagrać na danym streamie w ramach nagrody. To jednak betonowe. Tutaj już nie będzie dachu. Nie, no patrzaj. A pójdzie dym, to się widzisz podpala, bo iskry lecą w dymie. Widzisz, jakie przemyślane? Wszystko tutaj jest zależne. Ale mamy 10, idę po Farm Link i w końcu będziemy mogli robić farmę. Jej. Kto się cieszy? Łapka do góry. Dubik. Tam jeszcze chcecie. Ja się strasznie cieszę. Bardzo, bardzo, bardzo fajnie będzie. Staniu, bo nam tutaj villager przybędował. Do nas? Do wioski? Mhm, szlaz za nami. Można i tak, nie? Dobra, i tak muszę się dostać na razie tutaj tamtego, od Farmlanda. Okej, okay. Będzie tutaj siedział? Tak, jest. Ja bym go wypuścił, ale w sumie 8. Mamy Farmland, jej! Okej, okay, to u niego się można jeszcze... Apple Seed! O, 16 bonmila dostajemy z sezonki jabłka. O, i Cotton Seed też można u niego kupić. Grape to są winogrona, tak? Mhm. Tomato, pomidory za 4 bochenki chleba. Koleś naprawdę jest... fajnie. I upgrade'uję do tego. Dobra. Czy go wypuszczać? Nie, bo jeszcze nam zginie, a tak to przynajmniej do niego mobki nie wchodzą. Nie. Tak wiem, jestem okrutny. Nie. Bardzo klub. No co, będzie siedział w zamknięciu.
No. Pod stałą kontrolą. Kurczę, a te różowe drzewa są przepiękne. To faktycznie nam wiele rzeczy kręci. A? Niech lecę. Wygląda to w lasu, już tu jest woda. Nie, ja go tu użyłem, sadził. Przecież widać, że również da się podnosić. Ale nie, ja go tu po prostu poprzesuwałem go. Zombiek z tym chodzi, z włócznią. No chodź. Zostaw go! Zostaw mojego kolegę! Panie! Nic nie jest? Proszek, nic nie jest? No to dobrze. Dobra, ja mam to. Czyli tak, mamy klepnięty temat farmlandów, czyli możemy robić farmy już. Możemy siać, czyli gdzie te farmy byśmy budowali? Trzeba by powiększyć ten teren, nie? W tym razie. No ale jak my tutaj wodę dostarczymy? Dobre pytanie. Dobre pytanie, mój drogi. Nie mam pomysłu? Dobra. Ja już mam pomysł. Czyli chodzi mi jeden pomysł, żeby wykorzystać póki co te farmy villagerów. Mhm. Bo one są przy wodzie. Tymczasowo. Jak wymyślimy pomysł, jak na przykład akwedukt zbudować i po prostu pociągnąć tą wodę, to byśmy sobie takie coś tu zrobili, na tym wzgórzu. Ewentualnie, nie wiem. To jakby tak wyrzucać. Dobra, to wiecie co, ja tak zrobię. Tak, można zcraftować, ja wiem, no, ale to wymagane było, żeby kupić. Więc skoro tak, no to my musieliśmy kupić, to kupiliśmy. I teraz tak. Siatka. Co się nazywa? Filipie... Ja już robię farmę. Tam u nich? Nie. No nie, wcale widzę, że u nich wcale nie robisz farmy. Ale poczekaj, ja to zrobię, chodź. Widzę przecież. Ja mam takiego... taki super sokoli wzrok, że cię widzę. A wiesz, że farmlanda trzeba przetworzyć. Z Bonmilem, więc ja się biorę za przemielanie Bonmila. No, dobra, mam łopat. Jednak Bonmil to jest podstawa, moi drodzy. Bez Bonmila nic nie zrobimy. Tak. Co z serwerem? Na serwer będzie można wejść w ramach wygranych w konkursie. I tylko na danego streama. Lijmy. Dobrze jest. Okej, tu mam jeszcze parę kości. O, 14 kości. Tu wciąż. Wcale z głodu nie umrzemy. Nie? Z głodu nie umrzemy. Fajnie, że z jednej kości wychodzą dwie te cząstkowe. Tam moja żywność w ogóle. Owoce 30, Jezu, ja to ciągle głodno chodzę. Czemu ty mnie bijesz? Wiesz, że mi życie zabierasz? I mnie błotem nie obrzucił. No patrz, jaki typ. Idź się lecz, panie. Ja tu ciężko pracuję, a ten mnie chce zabić. Ty się znowu tu pali. Weź na to. Nie, tu się palił. Ta płytka, o ta. Jakie te śnieżki mu nie wystarczają błotem. Ej, stój, już. Bo mi chemu rozwaliłeś, gadzino. Wiecie, drzwi ścisłe. Mój piękny hełm.
No, już przestań. Już. Chcę zaraz tutaj mieczek wyciągnę na ciebie. Pozdro od Grafa, pozdro od Kabaczka, pozdro Luxera. Radzi go Luxera. Dzięki Luxer. I pozdrawiam również. Dziękować. Również pozdrawiam. Drogi ten farmland? No, jeden bon mil, jedna ziemia. No to tanio. To co z tanio? Masz 4 bon mila. Mamy nowego członka elity. Emolteka, dobrze przyszłam? Dzięki za... W takim razie za suba i pozdrawiam. Daj tego dirta. No, przecież ci dawałem, to mi odrzuciłeś. Trzymaj. Panie. Ciśniemy, machamy. Robimy swoje farmy, będzie dobrze. Tak, pewnie w tle gdzieś tam mojego syna możecie usłyszeć. Pora jedzenia przyszła. No, przydałoby się to zjeść, nie? No, jest troszkę późno, ja wiem. Emolitk. Tak, przepraszam, no to... Ach. A, pozdro Luxera. Luxer szaleje. Pozdrawiam Luxera. Dobra, mam. No, jest tak trochę. 6, 7 sztuk. Jeszcze mam 10 sztuk tego. Jeszcze. Okej. A, tu mam jednego farmlanda i trzeba by tylko trochę dirtu, tak? To pewnie można by jeszcze tą drugą farmę przyadaptować. Jak ty to robisz? A, wodę wpuszczasz. Nieważne, ale... nie zadziałał. A wiesz, że woda na 4 ci sięga? Mamy. Ale też powinna do góry, a coś nie zadziałało do góry. Roar dołączył do elity. Dzięki za... Suba i pozdrawiam. Jak do góry ci woda działa? Co ty gadasz za głupoty? No powinna działać do góry. Od kiedy? Panie. Co ty gadasz za... Pania Luki. To działa tylko na poziomie wody. Zawsze i wszędzie tak było. Nie wiem, skąd ci to wzięło. To ci do góry działa. Dobra, mam 7 farmlandów. Idę sobie sam też pokopię. Łopatę mamy? Nie mamy łopat. Nie mamy narzędzi podstawowych. Panie, masz łopatę? Ja mam łopatę, no masz. Ciekawe. Ale pozwól, co ci potrzebne? No bo będę... Bo chcę kilka takich farmlandów. Nie chcę wszystko w jednej kupie. Nie, zumie. A gdzie dałeś bonmile? Bonmile? Wszystkie zużyłem. To przepraszam bardzo, ile tych farmlandów zużyłeś? No, 6. O, 6. Okej. To 6 miałeś. Mhm. A, dobra. Raz, dwa, trzy. To ja mam resztę bonmila. Czy bona, bo jeszcze nie jest miliony. Dałby się zautomatyzować. To dobra, to idę dalej machać. Więc trzeba będzie to. Co przy okazji, jak już tutaj jesteśmy, myślę nad tym grindstone'em lepszym zrobić. Myślałem, ale stąd my weźmiemy konia i siodło. Konia, siodło, tak, bo właśnie to jest taka metoda, że trzeba mieć konika i siodło. Siodło, właśnie, i tutaj pojawia się temat siodła, trzeba by zacząć przetwarzać skórę. Że taką skórę, no, mamy. Mamy tej skóry, już ci mówię ile. Tutaj. Mamy 16 skóry. Rough hide. Więc teraz tylko trzeba wiedzieć... Masz to przy sobie? Błoto? Nie, nie mam błota. Rough hide. Mieszamy z solą i z wodą. Gdzieś tu sól miałem. Więc jak chcesz, to możesz dalej bonmila mieszać, a ja się zajmę skórą w takim razie. Ach, się muszę oduczyć tak. Ja sobie będę przetwarzał w takim razie tą skórę. Bo jednak, jak widzisz, z tego będziemy się cackać.
tym grindstone'em długo. W okazji można tam Wii już posiać. City. Pierwszy posiałem. Hurej, pierwszy ja posiałem. Tak i tak, jeszcze ziemniaczki. Coś tam będzie się rosło. Nie? Dobrze jest. Wiesz co, jak my gramy na... Nie rozumiem pytania. Jak wygrać multiplayer na modach? Please powiedzcie, bo ja żadnego launchera nie mogę znaleźć. Nie chodzi o serwer, tylko o hosta. Wiesz co? Chodzi o to, że my gramy na paczce, którą... Na Twitchu. Jest Twitch, który udostępnia Minecrafta i stąd można pobrać oryginalne paczki, ale to jest tylko dla kont premium. A gram na serwerze, tak, to jest serwer Davntera firmy, został zamieniony, cofnęliśmy się w czasie i został zamieniony na właśnie na serwer. Czyli nie, to jest jezioro. Ta woda się nie regeneruje. Wiedziałem, że to będzie problem. To ja muszę znaleźć w takim razie inną możliwość, bo tutaj zaraz będziemy mieć strumienie wody. I to jest właśnie na tym serwerze postawiona ta paczka. Ale paczka to jest, tak jak w opisie masz, to jest paczka obrana z Twitcha. A weź mi to pokaż. To. No weź to zużyj. To. Tak. Tak. Co ci pokazać? Tą skórę? No pokaż ten bukłaczek, no. Bukłaczek. Ale tutaj woda się znika, więc... Nie chodź, patrzaj. Popatrz tam dalej. Nie, tutaj. Leci ci chronię, wiesz o tym? Wiem. No, co tutaj? A, że pod wodą. Chcesz się pod wodę wchodzić za każdym razem dla 20, 30, 50 skór? Nie, ale tobie się chce. No patrzcie jaki. Chodzi mi właśnie o hosting. Wiesz co? Hosting to jak właśnie dostałeś informację. Hosting jest właśnie od SaveModa, to jest na VIP. O, kość. Na VIP-ie się tego OVH. Przynajmniej nawet na tym stoi właśnie TechBlock, chyba byłeś na tym samym serwerze. Jakoś tak to jest. Fajny birka. 50 sztuk. I już miałem iść do nieskończonego źródełka wody. Myślałem, żeby kolejną farmę tu postawić właśnie. Gdzie jestem? Nie. Tu będzie jedna duża farma i wystarczy. Nie no, bez przesady, ta farma też musi mieć jakieś ograniczenia. Nie chcę jakiejś jednej ogromnej, bo to teraz dzielić plantacje różnych tych. Różnych struktur. Po co to rozdzielać? By ładnie wyglądało. Pamiętaj, estetyka też się liczy. Smutne, bo będą same rosły. Samo. Przecież nic samo się nie robi. A co się tyczy... wiesz co, jak zrobić... Aha, bo ty robisz bone meal, tak? Mhm. Z tego nie pobiorę. Z wodospadów nie da rady. To duży potrzebujesz lipo. Kory, nie? A prawdopodobnie tak. Kurczątko. Ale jest lipcem, bo z wodospadów nie dam rady tego pobrać. I dlatego mi, że... jest pod wodą. Dlatego mi potrzebna była właśnie rzeka. Rzeki nie ma, to jest problem. Okej, okay, tu już jest da. Tu się da, tu się odnawia, czyli tu jest traktowane już chyba jako jezioro. Nie jako jezioro, tylko jako ocean. Ciekawe miejsce. Aż tak, no i dobra, i to jest tak, gdzie głupio działa, że tutaj mamy pyk. Tak, bierzemy znowu. To trzeba rozłożyć, żeby mi się to nie pokowało
każdym razem to samo. To wszystko podkładam. Do stopnia, żeby mi to wlądowywało za każdym razem tutaj. Będzie sympatycznie. Tak, wszystko fajnie. Tak, tu jest traktowany już lepiej. Zastanawiam się, gdzie jest granica tego. Tak i kolejne. Tu też. Ha. Nie muszę daleko chodzić. Nice. Wiesz, że to automatycznie nie trafia, nie? Gdzie tu chodzisz? A, tam. Zrobić ci pobór wody. Pobór wody? Mhm. Jaki pobór wody? Zobaczysz. Nie. Na razie nie. Na razie zrób te farmy. I kolejną rzecz to będę potrzebował 4 hopery MK2 i 2 wieszaki. O, dąg. Wywaliło mnie sewka. A to ubóstwo, nie? To jest straszne coś. Nie cudem nie wywaliło. Z Minecraft. Właśnie znają, na razie Minecraft się jeszcze trzyma, ale wywaliło mnie z serwera. Jak wywaliło mnie time out. Czemu nie wiem. Dobra. Okej. I widzę, że Steve ma właśnie a propos coś, to teraz nagrywa. Jakby ktoś chciał wiedzieć. A tam co widzieliście, to właśnie u góry to jego było. No. Ładuj. No, trzeba przetworzyć tutaj trochę tej skóry. Niestety to jest żmudna robota. Tak, dobra, dziękuję. Tak, zgadza się. Mówisz? Super. Trzymaj to. Co tam masz? Tu, za tobą. A, błotko. Ground Racing. Dobra, dzięki. Znam się, gdzie jest taki minimalny punkt, gdzie ja muszę stać, żeby ta woda się regenerowała. Ja widzę zdechłe ryby. Życie. No. Oczywiście nie umieszkałem ją zabrać. Okej. Okay. I docelowo woda przy brzegu się nie regeneruje, woda przy większym terenie się regeneruje, więc bardzo, bardzo fajnie. Musimy się wysilać, włożenie tam. No i zadanie dla ciebie będę miał. Zdobyć bardzo dużo skóry. W wolnej chwili, jak będziesz mógł coś podziałać. No, ktoś tu skóry potrzebuje? Tak. Co? Oho, to zaraz ja ci dam robotę. Mi robotę? To ja tobie dam robotę. Skóry potrzebuję. No to ja już ją zrobiłem. To ile tej skóry masz? Zaraz zobacz. Dobra, masz te 2 haki i 4 hopery i 2 skrzynki i 4 skrzynki. Ale że co i co i co? 2 hopery MK2, 4 hopery MK2, 2 haki do suszenia, czyli drying rack i 4 skrzynki. Ja Boże, zaraz zrobię, ale patrz na to. Okay. Jesteś? Tutaj. A! No i co? Wystarczy. Okej. No i tak, to więcej soli będę potrzebował w takim razie. O wiele więcej soli. Mam tylko 15. Nie pytaj, skąd to wytrzasnęło. To pewnie od tych krówek. Nie. To wyśnieka jakieś napadłeś? Twoje kochane lamy. A, z lam tyle wypadło?
Ale liczę na to, że nie wybiłeś. Jedna skóra lam to jest jak skóra krowy. Okej, ale mam, że nie wybiłeś wszystkich tych lam. Troszeczkę, ale nie wszystkie. Bo wiesz, że one są dobrze się sprawdzają jako transportowe zwierzątka. Czyli chodzą za tobą i ci noszą rzeczy. Ponoć. To nie takie ponoć, na pewno. To zostaw te lamy w spokoju. Szukaj krowy. Ale MK dwójki nie możemy zrobić. Możemy. Nie możemy. Panie. A dobra, jedna mi się da, okej. Okay. Bo już się craftingi przewijały. Ja cię uczył craftingów, serio, no wiesz co, pan. Ale się craftingi przewijały. O tak. Winny się tłumaczy. Winny się tłumaczy. Dobra, mamy tą skórkę. Robimy jakiś prosty automat pod to wszystko teraz. O ile radar zdąży. Chciałem, żeby zdążył. Najpierw to driving racki chcę zrobić. Driving racki są akurat na banalne. Ja skończę te cztery skóry jeszcze i zaraz coś wam pokażę. Tak. Ja powiem ci przerypane tak co. Ja się teraz boję, że mogę samego siebie zabić w przyszłości. Byłoby nieciekawie. Paradoks ojca. Paradoks dziadka? Coś tak, to się mówiło na to. Dobra. Tasty sandwich. Oj, bardzo tasty. No, grain proteinki rosną. Jeszcze raz. O, kolejna rybka. Okej. Tik tak. Mamy to. Jak te drying racki? Mamy coś? Gdzieś? No jednego. No, a hoppery? Jeszcze nie robię. Kurde. Aha, tutaj suszysz. Tu miejsc trochę. A dobra, rob. Dobre miejsce. Znaczy, ja potrzebuję, żebym mógł zautomatyzować suszenie skóry. Ja nie już by od razu wszystko automatyzował. A, co się... To się będę. Ja czekam. Ile tych driving kraków? Dwa. A nie kłaść, tylko mi daj. Proszę cię. Chcę wiesz suszu tutaj, ale mi daj dwa. Dobra, teraz koparę czekam. Czekamy na hopper. Pozdro od tygi. Try go give me kiss, mat. Serio? Ile tych hopperów? Cztery. Cztery skrzynie. Kurde, jak ty chcesz to? Jest. Spokojnie, ja mam wszystko już w głowie opracowane. Spokojnie. Tyle czasu siedziałem sam. Siedziałem na tym, na wyspie, tam w tych terenach, że przeanalizowałem wszystko. Tylko potrzeba mi hopperów. W tym czasie, teraz zrobię siekierkę. Chyba wszystkie siekierki zużyłeś. Sądzę. Mhm. Tak, rybkę odkładamy do jedzenia. Piórka. Znaczy mam jeden hopper, więc potrzeba mi trzech. Jakby ktoś się pytał. Jeszcze to odłóżmy. Ty już wiesz, jak chcę to zrobić? Wiesz co? Ciężko stwierdzić, czy ty wiesz, jak ja chcę to zrobić, jak ja do końca nie wiem, jak to chcę zrobić.
Okej, okay, flinta potrzebuję. Flint. Gravel. O, dobra, idę w poszukiwanie gravela. Spójrz mi te hopery. Masz jeszcze całe 8 minut. Ale się 8 minut, o to już pięknie wszystko rośnie. Tak. Idę w poszukiwanie. O, ile gravela? Nie. Idę pod kopię wieśniaków. O ile lam tam na skórze. O, co ja się o lamy martwię, nie? Lam tyle pełno tutaj. Dobra, tego gravela trochę starczy. No trochę. Staram się do 23, ale jeżeli się nie wrobimy z tymi hopperami, to ciut dłużej może. Bo chcę dzisiaj zamknąć ten temat suszenia, żeby wam pokazać fajny system automatyzowania. Mam nadzieję, że mi się to uda. No ten szkielet, serio. Póki co i tak muszę najpierw wytworzyć sobie trochę broni. Mesh, tu jest mesh, okej. Przesiejmy trochę grabla. Serio? Jak on tu wlazł? Gdzie on jest? Ty mnie bijesz? Serio? Nie. Jasne, to niby co? Święty Mikołaj? Nie. To co mnie bije? Zajączek wielkanocny. Dobrze. Ale panie, gdzieś ty się chował. Dobra, mamy flint, trzeba go przetłuc. Okej, pozbierane. I zróbmy sobie siekierkę. Flint. Ax. A. Z pieskiem walczysz. Zrobię sobie hatchet. No jak mam grable, mam tą siatkę, to mogę zrobić ten aksa. Nie? To się będę patrzę to jakieś bawię. Okej. Aks. Czy mogę mieć ręczną piłę swoją drogą? Ciekaw jestem jak to działa, ale... Może innym razem to zweryfikuję. Okej, czyli tak. Tak leci. Tu lecią dwa patyki. Tu leci flint. Te. Lecą cząstki. Trąpi dudek. Zaraz się tutaj prostuje. Wiem, czy to trąbił. Jaki, no będziemy tu trąbił, jaki typek. Dobra, połóż kamień do craftingu. Teraz ci głodam. Sądzę. Ja coś sknuciłem, czy mi się wydaje?
Nie, no dobrze. To tu jest przód, a figa. Myślałem, że to nie jest przód, dlatego. Ajajaj, jak zwykle pod górkę. O, i te nitki, tak? Serio, co jak to ten crafting stoi, no? Jest komu. Crafting stoi w ten sposób. No, nie umiesz ustawić tak samo? Nie, bo ten był ustawiony tak, ten tak. Nie komentuję. Nie komentuję, nie komentuję, nie komentuję, nie komentuję. Dobra, to ląduję tu. Bierzemy dwa te. I jeszcze tutaj użyjemy te dwa. Te dwie nitki. Lantwiny. Craftujemy się. No i teraz to jest... O, siekierka. Ty serio? O, dawaj to. No i dobrze, zombie się ściga. Tylko zrobię sobie drugą. Z takim radarem po prostu jest jakaś masakra. Siema, Luxer. Karma wraca. Tak? Jednak? Jednak karma wróciła, no jak patrz, jakie przykre. Dobra, patrzymy tych twinów więcej. Znowu. A mam 17. Oczko. Dwa. Tak, i tu jeszcze siekierka. Chociaż dobra ta siekierka. No. To ja myślałem, żeby niedźwiadką polować. To może później. Okej. Okay. Lecę z tym. Tu mamy 5 akurat na... Czy no to, o to prosi. O, naprawdę szybko, fajna. Tylko się ścina. Nie wiem, co to było, ale fajnie się szybko ścina. Okej. Okay. Ile tych skrzynek potrzebujesz? 4 skrzynki. Zostaw mnie w spokoju, nie podchodzę do ciebie. Nic od ciebie nie chcę, więc idź sobie stąd. I też tą suszarnię bym sobie urządził, a nawet na tej ścianie. Rozwór. Serio? Masz nożyczki? Nie, ja mam nożyczki, dobra. Wezmę mu trochę. A, tak jakby chciał ktoś zobaczyć płaczącego creepera. I tu coś creeperowi faktycznie leży. To słabe, nie? Na zmianę pyk i pyk i pyk i pyk. Aniu, oddaj tego kamienia. A masz. Masz kamieniem, a masz kamieniem. A, to już wiem, co to było, bo to jest tak zwane creeper oyster. To ostrygi? Creeperowi ostrygi wycinamy. Spoko. Raz, dwa. Tutaj raz, dwa. Tak. Zostaw. Dziękuję, że mi psujesz. Dobra, jak już skurujesz, to skuruj wszystko. Mam nadzieję, że będzie działać. Choć ten chyba za wysoko dałem. Zastanowię. Nie, będzie dobrze. Nie będzie to dobrze. No skurujesz to czy nie skurujesz? No nie da się u góry. Jak są bokiem. Nie dobrze. I tak zostaną, bo i tak tutaj ich nie będzie. Masz te hopery? No mam, ale te pierwsze.
No to, aha, to już nie masz, no to poczekaj, to dam ci resztę drzewa do skórowania. Proszę, też skóruj. To się 2 i 5 zostałem. Masz plus barki. Aż tego pełno. Ja pierwszą hopera dam. I tak składziecie w ten sposób, że hopper jest z tej strony, skierowany w stronę do tego. Masz pajęczynkę? Pajęczynkę? Jaką to rękę? A, do przesiewania? Nie pajęczynę. Nie pajęczyny nie mam. Co będzie zrobić? Mamy problem. No dobra. Owce trzeba ogolić. Już masz to coś od tego. Więc tutaj akurat nie ma problemu z tym, że tak. Są nielegalne kasty. Dobra, jakąś skrzynkę pożyczę sobie z tych. Jedna się na razie. Miałem tą ulepszoną. Trzeba ją tutaj ładnie montować, więc ja sobie tutaj skoczę. Ładnie wyglądało tu. Też w sumie mogę to dać jeden poziom niżej, by dostawać do tych skrzyn. Okej. Automat suszący będzie. O, dziękować ci. Super jesteś. Jeszcze tylko skrzyneczki. Będzie happy. Więc kładziemy tak. Jedna, drugie. I kładziemy teraz skrzynkę bym dał tutaj. I pokażę wam. Nie tutaj. Serio. O, tu u góry. Wkładam tu skórę. I ona sobie tu wisi. Oto taki prosty automat. I teraz biorę drugi hopper. Pod tym dam. I tu będzie skrzynka do przodu. Tylko trzeba tak to rozwalić. Mogą być te podstawowe skrzynki, aby były. Zielone. A jest druga? Dobra. Jeszcze dwie. A nie mogą być to takie te? Jakie? Te startowe. Te? Nie, muszą być te. Ale mogą być te, ale te podstawowe. Ale ich nie zrobimy. Czemu? A Dark? Bo nie mamy tego. Jak nie mam? Przyniosłem Darku. Masz cztery. Nie, to jest czarku. To wiesz co? Jak za tą górą jest Dark, Darkowy las. Akurat. No niestety, no ale dobra. Pokażę o co chodzi. Tutaj kładziemy to. Tu dołączamy operka. I jak to wyschnie, to będzie trafiało z automatu tutaj. Taki fajny system. Nie trzeba ciągle pilnować tego. Wystarczy wrzucić i się tam to już zajmie. Tak samo z mięskiem. Będzie mieć świeżą porcję żarła. Jest miło, sympatycznie i przyjemnie. Tego się trzeba trzymać. To teraz te skrzynie na razie, te zaawansowane, bo wyczyszczam, bo mi będą bardzo potrzebne teraz. Te rzeczy sobie później przekładamy. Tak. I sobie niech to schnie. To jest fajnie, że się nie wciągają te hopery do momentu tego przetworzenia. Właśnie popełniłeś ultra błąd. Znaczy? To jest salad hide. A salad hide przerabia się na direct hide, czyli ten po prostu hide, który no. Co ty mi tu gadasz? A dried to jest właśnie suszone, tak? No. Spójrzmy, powiedz. Crafting hide. Nie no, no dobrze, nie. To... Solony musisz, mój drogi, wysuszyć. Nie no, dobrze jest. Ech.
Już, Jezuś. Gdzie to jesteś? Poczekaj. No dobrze, jest już. Ja to wam pokażę, co o tym myślę. Co on tutaj mi... Dokładnie tak. To teraz. Patrzę. Też zrobimy tak, że... Okej. No raz, chodźcie. No to na dziś tyle. Ustaw się tu ładnie. Tak, bardzo dziękuję. Dziękuję wam bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Boże, gdzie tu wlazłem? Stój. Okej, dobra, teraz. Dziękuję wam wszystkim za to, że byliście. Dziękuję wam. No i widzicie, bardzo prosty system. Ten, który tu widzicie. Zachęcam do odtworzenia, bo to jest najlepsza chyba metoda na suszenie. Tam widzieliście, a ten mryk akurat zdążyło się już przeładować i zaraz jak otworzymy tą skrzyneczkę, to w środku na pewno się trafi jedna sztuka. Gdzie to jest? Musiało tam być. Ech, czarodziej. Gwizdnął. Już gwizdnął. Dobra, dziękuję wam wszystkim za to, co tutaj odbyliśmy. Zapraszam was do łapkowania, subskrypcji i do polubienia. Na tyle na dziś. Zapraszam oczywiście was na Twitcha do oglądania regularnego, bo pamiętajcie, łuski będą ważne. One będą bardzo, bardzo ważne. Dobra, to do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.